Jojo fam, witam Was ponownie na moim kanale New Day, New Lessons. Kalorie, czy je liczyć, czy nie? Dlaczego ja ich nie liczę? W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam pewne plusy i minusy liczenia kalorii. Bo mimo tego, że kalorie jest tylko jednostką energii, to wydaje mi się, że krąży mnóstwo takich niedopowiedzeń. Ja osobiście nie liczę tych kalorii, ale nie zawsze tak było. Kiedyś liczyłam kalorie, na przykład jak musiałam się przygotować pod jakiś projekt modelingowy i wtedy monitorowałam te kalorie, bo po prostu łatwiej było mi osiągnąć mój cel. I pomyślałam, że zrobię Wam taki forma check, żeby Wam pokazać, jak moje ciałko obecnie wygląda i to jest ciałko, które odżywiam po prostu dobrym jedzeniem, trenuję tak jak lubię, czuję się dobrze teraz. Tak wygląda moje ciałko w tym momencie. Brzuszek, bicek. Chyba tak się pokazuje ten tyłek, żeby dobrze wyglądał. No i plecki. No totalnie bym się sprawiła na tych zawodach fitness. Oh my god! No dobra, ale zanim podejmiecie decyzję, czy chcecie rzeczywiście liczyć kalorie, czy nie, powinniście zacząć od oszacowania swojego zapotrzebowania energetycznego. Co to tak naprawdę znaczy? To znaczy, że powinniście wiedzieć, ile kalorii potrzebujecie, żeby Wasz organizm normalnie funkcjonował. I do tego macie wzory typu wzór Harisa Benedicta albo wzór Mifflina, ale jeżeli nie chcecie się wgłębiać w ten temat i nie chcecie samemu wyliczyć tych kalorii, to zawsze możecie skorzystać z takich kalkulatorów kalorii. I te kalkulatory biorą pod uwagę to, ile energii potrzebujecie do normalnego funkcjonowania, typu do oddychania. I w momencie, kiedy już to macie wyliczone, też oblicza Wam, ile energii potrzebujecie, żeby później wykonywać dodatkową pracę, czyli treningi, praca w biurze albo praca fizyczna. Także to wszystko wyliczę i jeżeli chcecie sobie obliczyć coś takiego, to link podam Wam w opisie do takiego kalkulatora kalorii. Plusy liczenia kalorii. Pierwszym plusem jest to, że na przykład jeżeli zaczynacie swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem, nie do końca wiecie, jak wygląda porcja mięsa, rybki, ryżu, to w tym momencie, licząc kalorie, to możecie się trochę zorientować, ile powinniście rzeczywiście jeść, jeżeli macie jakieś cele sylwetkowe. Jeżeli macie cel sylwetkowy, że chcecie schudnąć, to potrzebny będzie deficyt kaloryczny. Jeżeli chcecie przytyć, to będzie potrzebna nadwyżka kaloryczna. Jeżeli chcecie zbudować masę mięśniową, też potrzebna będzie nadwyżka kaloryczna. I w momencie, kiedy liczycie te kalorie, to łatwiej jest Wam osiągnąć te cele. Przyznam, że w dzisiejszych czasach liczenie kalorii jest proste. No nie oszukujmy się, kiedyś trzeba było sprawdzać te tabele z kalorycznością danych produktów, a teraz można sobie ściągnąć aplikacje typu MyFitnessPal albo Lifesum i macie już wszystko wyliczone. Czy ty liczysz kalorie? Dobra, gwiazda nie odpuszcza. Te aplikacje mają dużą bazę produktów, więc w prosty sposób można sobie obliczyć kaloryczność produktu, posiłku i ogólnie wiecie, ile jecie. I chcąc, nie chcąc, w tym momencie ta kawa ze śmietanką nie pójdzie w dopamięć. Licząc kalorie, możecie w łatwy sposób monitorować i korygować pewne postępy. Na przykład używając prostych przyrządów typu waga kuchenna, możecie zważyć sobie jedzenie, oczywiście zawsze przed obróbką termiczną. Ważycie jedzenie, wiecie, ile tutaj macie gramów. Możecie też korzystać z innych przyrządów typu łyżeczka, bidon albo takie kubeczki z miarką, które są naprawdę super i kupiłam je w TK Maxx, by the way. No i wklepujecie sobie w aplikację, wyliczacie wszystko i macie, voilà! Jeżeli liczycie kalorie, to prawdopodobnie zwracacie szczególną uwagę na makroskładniki, czyli na Wasze tłuszcze, białko, węglowodany. I w momencie, kiedy znowu wracam do tych celów sylwetkowych, ale w momencie, kiedy chcecie osiągnąć jakiś cel sylwetkowy, to jest Wam po prostu łatwiej. Bo jedząc intuicyjnie, to czasami bywa tak, że danego dnia możecie zjeść więcej węglowodanów, może trochę więcej białka, może trochę więcej tłuszczu. I to jest ok. Tylko, że to sprawia, że osiągnięcie Waszego celu może się trochę przedłużyć w czasie. Także, jeżeli chcecie mieć pod kontrolą Wasze makro, no to liczenie kalorii też może być kolejnym plusem. Liczenie kalorii ogólnie wymaga zaangażowania.
i czasami odbiera od elastyczności diety. Bo w momencie, kiedy liczymy te kalorie, to nawet jeżeli wychodzimy ze znajomymi, to wszystko albo jest wcześniej zaplanowane, albo później jak wracamy do domu, trzeba sobie wyliczyć i wklepać, co zjedliśmy danego dnia. I czasami to powoduje, że albo rezygnujemy z pewnych wyjść, bo nie chce nam się później obliczać kaloryczności danego posiłku, który zjedliśmy w jakiejś restauracji, albo po prostu mamy wyrzuty sumienia, że zrobiliśmy coś takiego. Więc ja na przykład mam taki moment, gdzie po pierwsze nie mam żadnych celów sylwetkowych, nie boję się tego, że na przykład wychodząc ze znajomymi zjem o jedno ciastko więcej, albo wypiję o jedną lampkę wina więcej. Liczenie kalorii nic nam nie mówi o jakości jedzenia, nie mówi nam nic o wartościach odżywczych, bo tak naprawdę są takie osoby, które stosują na przykład intuitive macros. Czyli jeżeli macie na przykład 2000 kalorii do zjedzenia danego dnia, macie na przykład jakąś tam ilość węgli, ilość białka i ilość tłuszczu, to możecie tak naprawdę pasować w to wszystko McDonald'y, Snickersy, chipsy i tak będziecie osiągać pewne cele. Ale tak naprawdę w zdrowej diecie chodzi o zdrowie. Jednak ta jakość jedzenia będzie miała wpływ na to, jak funkcjonujemy później, na stany zapalne, na długowieczność. Ogólnie to, jak jemy teraz, będzie miało wpływ na naszą starość. Liczenie kalorii może stać się obsesją. Dlatego liczenie kalorii nie jest dla każdego, zwłaszcza dla osób, które miały kiedyś zaburzenia odżywiania. Jednak takie nadmierne kontrolowanie tego, co jemy, może spowodować, że mamy takie niezdrowe relacje z jedzeniem. Ale czynność, którą musimy wykonywać codziennie, to jest jedzenie. Oczywiście nie uważam, że intuicyjne jedzenie jest dla każdego na samym początku, bo ja na przykład jem intuicyjnie, ale myślę, że czasami trzeba dojść do tego małymi kroczkami, żeby po prostu mieć takie podstawy i później właśnie przejść w to wsłuchiwanie się we własny organizm i poznawanie swojego organizmu lepiej. Ale są też tacy, którzy nie chcą liczyć tych kalorii i od razu zaczynają od tego, że wyjeżdżają i od razu wiedzą, czego ich organizm potrzebuje. Tak naprawdę dzieci naturalnie też jedzą intuicyjnie. One nie mają aplikacji, w których sprawdzają, co powinnam dzisiaj zjeść, tylko one jedzą, kiedy chcą, kiedy są głodne i one się tego trzymają. I teraz tak, jeżeli chcecie korzystać z gotowych jadłospisów, jeżeli to Wam ułatwia życie, to na mojej stronie internetowej znajdziecie takie gotowe jadłospisy, którymi możecie się inspirować. To jest 7-dniowy jadłospis, który uwzględnia też taki comfort food. Więc macie tam pizzę na przykład z mąki orkiszowej, macie makaron. Nie ma takiego jedzenia, które jest jedzeniem tabu, takim niedozwolonym jedzeniem. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie polajkować, zasubskrybować. Możecie dać ten dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i co? W komentarzach dajcie znać, czy liczycie kalorie, czy ich nie liczycie. Dlaczego je liczycie, dlaczego ich nie liczycie, więc musicie uzasadnić swoją odpowiedź. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!